Mini Euroland. Park miniatur w Kłodzku. W położonym w Kłodzku na trasie z Wrocławia do Kudowy Parku Miniatur można znaleźć miniatury zabytków z Polski, ale i nie tylko. Również z całego świata. Na ponad 20 tysiącach metrów kwadratowych zobaczysz m.in. precyzyjnie odzwierciedloną makietę ratusza kłodzkiego czy zespół pałacowy drezdeńskiego Zwingera. Jak tworzymy makiety? Podstawą jest projekt. Nie zawsze w archiwach można znaleźć dokumentację obiektu, więc często pracę rozpoczynamy od pomiarów budynków w terenie. Powstaje też obszerna, licząca nawet kilka tysięcy zdjęć dokumentacja. Dokumentacja trafia do grafika. Po obróbce zdjęć robi się tak zwaną inwentaryzację w odpowiedniej skali. W Mini Eurolandzie jest to skala 1 do 25 dla obiektów zabytkowych oraz 1 do 50 dla obiektów przemysłowych. Dzięki wydrukowanym fragmentom poszczególnych elewacji łatwiej jest panować nad budową całej konstrukcji. Specjalne obrabiarki z dużą precyzją wycinają zaprojektowane elementy, które w dalszym procesie obróbki zostają sklejone. Mimo wysokiej dokładności plotera, każdy detal i tak jest poddawany dalszej obróbce przez modelarza. To pierwsze kroki przed rozpoczęciem budowy. Spójrzmy na pracę naszego rzeźbiarza. Precyzja i niewiarygodna wręcz wierność rzeźb to jeden z atutów naszych modeli. Prototyp tworzony jest z wosku, później powstają silikonowe formy, w których rzeźby odlewane są z trwałego materiału. Wszystkie odlewy wymagają jeszcze dokładnego wyczyszczenia ewentualnych nadlewek i odtłuszczenia przed malowaniem. Gotowy, pomalowany element można montować na makiecie.
Tworzenie różnorodnych faktur wymusza stosowanie naturalnych materiałów. Pozwala to na zachowanie wyjątkowości wykonywanej pracy, którą możesz zobaczyć w Mini Eurolandzie, Parku Miniatur w Kłodzku, na trasie Wrocław-Kudowa. Otwarcie już wkrótce.